Na Podkarpaciu ferie rozpoczęły się 17 stycznia. Jak co roku nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwają policjanci. Wspólnie z inspektorami transportu drogowego kontrolują autobusy przewożące dzieci na zimowiska. To działa w ten sposób, że rodzice czy też organizatorzy proszą nas o kontrolę autobusu przed wyjazdem. Przyjeżdżamy w miejsce, z którego autobus rusza i sprawdzamy stan techniczny, dokumenty, no i przede wszystkim stan kierowcy. Zdarzało się, choć w tym roku jeszcze nie, że kierowca był pod działaniem alkoholu. Jeżeli chodzi o kontrolę, to w tym roku mamy jeden problem z autobusem. Policjanci w Stalowej Woli dzisiaj rano zakwestionowali autokar marki Setra. Naszym zdaniem niesprawne były hamulce, ogumienie zbyt mocno zużyte, w związku z tym pojazd pojechał na stację diagnostyczną i dopiero opinia diagnosty będzie dla nas wiążąca, czy ten autobus może jechać dalej, czy też nie. Policjanci zwiększą też kontrolę samochodów osobowych, w tym dostosowanie prędkości do warunków jazdy, właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i trzeźwość kierowców.